W naszym mieście szkolimy zdolnych i znakomitych sportowców. W ostatniej części podsumowania ubiegłego roku przypomnimy o sukcesach tczewian, którzy w różnych dyscyplinach sportu zdobywali medale Mistrzostw Polski i Świata. 2015 rok zaczął się od wywalczenia przez polskich piłkarzy ręcznych brązowego medalu Mistrzostw Świata w Katarze. Jednym z bohaterów turnieju był wychowanek Sambora Tczew Michał Daszek. Najmłodszy szczypiornista kadry Michaela Biglera był jednym z podstawowych zawodników zespołu i miał duży wkład w wywalczenie trzeciego miejsca. Daszek nie zapomina o Tczewie. Tu startował w turnieju piłki ręcznej plażowej. Był również naszym gościem podczas rozmowy o o mistrzostwach i niesamowitym meczu o medal z Hiszpanią. Jeśli mówimy o wychowankach tczewskich klubów walczących na najwyższym światowym poziomie, to należy przypomnieć o kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie do Rio de Janeiro byłego wioślarza Unii Tczew Mateusza Biskupa. Płynący na czwórce podwójnej wychowanek trenera Mariusza Grubicha medalu na Mistrzostwach Świata nie zdobył, ale młoda polska osada zapewniła sobie start w Igrzyskach. Medale Mistrzostw Świata w minionym roku wywalczyło jeszcze trzech tczewskich sportowców. W czerwcu reprezentująca Sambora Tczew Daniela Kamińska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Świata w triatlonie na dystansie długim Itu w kategorii młodzieżowiec. Zawody odbyły się w szwedzkiej miejscowości Motala. Był to już trzeci medal tej rangi Danieli Kamińskiej. Brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów w karate Shotokan w konkurencji Kumite wywalczył Miłosz Sabiecki z tczewskiego klubu karate Senshi. Zarówno Miłosz jak i inni przedstawiciele tczewskiego klubu Natalia Stubba, Natalia Kuzioła zdobywali medale Mistrzostw Polski i innych międzynarodowych turniejów w karate WKF i Shotokan. W gronie juniorów w Pekinie brąz na Mistrzostwach Świata wywalczył tczewski bilardzista Kamil Szonszor. Kamil w minionym roku zdobył także srebro na Mistrzostwach Europy i dwa tytuły mistrza Polski. W trzewie mamy również duże talenty tenisowe. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w kategoriach juniorskich, Kamil Gajewski, wkracza w seniorski tenis na wysokim poziomie. W ubiegłym roku zdobył w gronie seniorów brąz mistrzostw Polski w deblu, dwa złote medale w deblu i w mikście na młodzieżowych mistrzostwach. Należał do zespołu narodowego walczącego z powodzeniem w Davis Cup. U boku Jerzego Janowicza i Michała Przysiężnego. W młodzikach duże sukcesy odnosił Jakub Federowicz, a mistrzynią polskiej w najmłodszej tenisowej kategorii skrzat jest dziesięcioletnia Daria Górska podsumowaniu nie może zabraknąć osiągnięć trzewskich wieloboistów nowoczesnych, pływaków i lekkoatletów. Największe sukcesy odnosił w czwórboju nowoczesnym Daniel Ławrynowicz. Drugi raz z rzędu wywalczył Mistrzostwo Polski, tym razem w gronie młodzieżowców. Startował też w Mistrzostwach Europy. Brąz indywidualnie i złoto w sztafecie w trójboju zdobył w kategorii junior młodszy Michał Jaszczerski. Inny zawodnik Sambora Miłosz Walkowiak wywalczył Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych w akwatlonie. Medale zarówno na zimowych jak i letnich mistrzostwach Polski zdobywali młodzi pływacy Sambora pod trenera Piotra Maziewskiego, Oliwia Wett, Marcel Żurawski, blisko podium był Igor Wilejto. Z szerokiego grona utalentowanych lekkoatletów wyróżnili się mistrzowie polski Patryk Baran i Patryk Sowiński. Baran to mistrz polski juniorów młodszych w siedmioboju. W ubiegłym roku wychowanek trenera Józefa Krawczykiewicza startował w mistrzostwach w Mistrzostwach Świata w Kolumbii i zajął w nich siódme miejsce. 19 Sowiński zaczął rok od złota na 3000 metrów w halowych Mistrzostwach Polski. Później podopieczny trenera Eugeniusza Markowicza potwierdzał kilka razy swoją dominację w kraju w kategorii juniorów na średnich dystansach. Na zakończenie jeszcze o medalach tczewskich bokserów. W kategorii młodzik srebrowy walczył Kacper Kłos, a brąz Kevin Pepliński. Brązowy medal Mistrzostw Polski zdobył także kadet. Mateusz Fergon.